Witam dzisiaj opening myszki gamingowej Fury Predator. To sobie odłożymy, bo będzie niepotrzebne. Albo może tu. Laptop też. No i mamy. To jest myszka gamingowa, zaraz sobie zobaczymy. Macie tutaj, tak, wezmę nożyczki. Dobra, nie mogę znaleźć nożyczek, to rękami odpakuję. Albo po co nożyczki? Rękami można to odpakować. Nie wiem jak. O. No i dobra. Pudełko jest. Tak to wygląda. Mamy tu kabelek do myszki oczywiście. A tu jest sama myszka oczywiście. Odwrócona jest. Tak to wygląda. Kabelek tu rozpęczymy sobie. No i co? Tak to wygląda. Jeszcze sobie zobaczymy instrukcję obsługi. Jak to będzie? Wiesz, nie, znaczy instrukcję to... Instrukcja jest taka, znaczy ja nie będę tego czytał. Teraz spróbujemy pograć nią. Oczywiście jeszcze myszkę trzeba zainstalować. No to trochę trwa. Gaming mouse mamy. No i już zaraz się to zainstaluje. Ja, żeby sprawdzić tą myszkę, włączyłem sobie aplikację do przeróbki graficznej. Znaczy nie przeróbki, tylko do tworzenia grafiki trójwymiarowej lub 2D. O nazwie Blender. No i co? Myszka ma funkcję. Powiedz tak. Myszka oczywiście ma różne funkcje. Tutaj jakbym grał w Volta, można zaprogramować myszkę, żeby przyłączała amunicję tymi dwoma przyciskami. Tutaj mamy oczywiście takie kółeczko, no to każda myszka ma. Tutaj mamy tryb wolny, tutaj szybszy, że ten tryb bardziej myszka chodzi, ja takiego trybu nie lubię. To sobie ustawiam na przykład taki, jest wolny. Ale nie, taki też za wolny, więc za wolny tryb, więc ja sobie ustawiam. O, taki gier, po prostu można robić z nią wszystko. Nawet takie różne rzeczy. Ja akurat będę do programowania potrzebował dobrej myszki do gry w WOTA. No i tak to wygląda wszystko. O to właśnie chodzi. O, jeszcze myszka. Nie ma tam żadnego, nic nie świeci z tyłu. Ładna jest dosyć, ładny kolor ma. No i nawet muszę przyznać, że jest niezła. Więc ja na dzisiaj dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.